Na polkowickim rynku strażacy obchodzili swoje święto. Tym razem świętowano także 20-lecie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Minione 20 lat to czas rewolucyjnych wręcz zmian w systemie ratownictwa. Zmieniły się czasy, a przede wszystkim wyzwania i do tego dostosowano system ratowniczy. Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów. Kiedyś 70-80% wyjazdów to były pożary. W tej chwili w tamtym roku na 952 wyjazdy to 461 było tylko pożarów, czyli większość zdarzeń to są inne miejscowe zagrożenia. Zadań przed strażakami wiele, ale zawsze w sytuacjach, gdy potrzebujemy pomocy, zmieniają się zagrożenia, a straż zawsze gotowa. Zmieniły się pojazdy poruszające się po drogach. Te pojazdy inaczej są skonstruowane. My musimy mieć nowy sprzęt do ratownictwa technicznego, chociażby, żeby te samochody w jakiś sposób poszkodowanego ewakuować z pojazdu. Również ostatnio to, co zauważamy, są anomalie pogodowe, gdzieś wiatry, deszcze, gradobicia. Tutaj też na tej płaszczyźnie działamy, musimy być przygotowani. Również zagrożenia biologiczne czy ostatnio chemiczne też strażacy głęboko w to chodzą. Mamy grupy specjalistyczne właśnie zagrożeń ekologicznych, chemicznych, biologicznych. Całe spektrum. Ratownictwo wodne doszło nas w okresie właśnie 20-lecia czy wysokościowe. Od 1995 roku również Straż Pożarna zajmuje się kwalifikowaną pierwszą pomocą medyczną. Strażacy są wyposażeni, wyszkoleni, przeszkoleni jako właściwie ratownicy medyczni, którzy przed przyjazdem zespołów ratownictwa medycznego udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na system ratowniczo-gaśniczy składa się Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne. Od tego, jak strażacy są wyposażeni, jak wyszkoleni, zależy, czy są skuteczni. W zasadzie Państwowa Straż Pożarna powinna być wyposażana ze środków budżetowych państwa. W praktyce bez wsparcia finansowego samorządów byłoby trudno, co przyznaje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach. 20 lat Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który obchodzimy w tym roku, jest ściśle związany z 25-leciem samorządu. Dlatego, że cały Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Jednostki jest oparty w większości o działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tej gminnej i tej powiatowej, o samorządy. Ponieważ ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa 7 źródeł finansowania ochotniczych jednostek straży pożarnych, ale najważniejszym źródłem są dotacje z urzędów gmin i ze starostw. I gdyby nie te wsparcie samorządów ochotniczych straży pożarnych, nie miałoby społeczeństwo ziemi polkowickiej czy w każdym innym powiecie tak wspaniałego sprzętu, bo jednak ten sprzęt w dużej mierze jest kupowany do ochotniczych straży pożarnych ze środków finansowych pochodzących z samorządu. Nie dziwi więc obecność na uroczystościach w rynku starosty polkowickiego Marka Tramsia, burmistrza Polkowic Wiesława Wabika, bo samorząd życzliwie patrzy na potrzeby strażaków, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców. Wystarczy przypomnieć sobie, jak funkcjonowała Straż Pożarna w naszym regionie przed powstaniem powiatu i zanim zaczęły się właśnie te lata dbałości i finansowania zarówno przez wszystkie gminy powiatu, jak i sam powiat zakupów do Straży Pożarnej. Przez te 15 lat dla nas najważniejsze jest to, aby strażacy pracowali na sprzęcie bardzo dobrym, bardzo nowoczesnym, który gwarantuje im bezpieczeństwo, ale jednocześnie jest to sprzęt, który pozwala na szybkie reagowanie w razie zagrożenia, w razie kryzysu, na bardzo szybkie dostanie się do poszkodowanych osób w wypadkach, kolizjach drogowych, a więc jest to sprzęt naprawdę wysokiej klasy i marki. Starostwo powiatowe wspiera, ze swojej strony gminy powiatu także. Samorządy bardzo hojnie, powiedzmy sobie szczerze, wspierają te, które oczywiście stać. I tu wielki ukłon dla tych wszystkich samorządowców, moich najbliższych kolegów, przyjaciół z naszego powiatu, którzy wspierają właśnie nasze powiatowe służby, ale i też całkiem niemało środków przeznaczają na funkcjonowanie swoich służb gminnych. No, Polkowice nie są tutaj obce. Każdego roku praktycznie przeznaczamy określoną ilość pieniążków potrzebnych czy policji, czy straży pożarnej, już nie mówiąc o corocznym utrzymaniu ochotniczych straży pożarnych, czy też na ratownictwo medyczne. No, w tym roku kolejne inwestycje, również czy to w obszarze właśnie straży zawodowej, ale przygotowujemy się do zakupu kolejnego też wozu strażackiego dla OSP w Suchej Górnej. Także
każdego roku te służby mają swoje potrzeby. Dzisiaj też rozmawiałem z panią kierownik ratownictwa medycznego, że przydałaby się już nowa karetka, bo ten sprzęt naprawdę się zużywa. To tak się wydaje. To jest sprzęt. Jak jest nieużywany, to się nie zużywa, ale jednak sprzęt do ratownictwa jest codziennie niestety użytkowany, ale po to, żeby ratować nasze życie, pomagać nam na co dzień, no i trzeba go wymieniać. W miarę możliwości zawsze te potrzeby wspieramy. Państwowa Straż Pożarna nie poradziłaby sobie bez strażaków ochotników. Ludzie, którzy gotowi są nieść pomoc, gdy potrzeba, poza swoimi zawodowymi obowiązkami, ćwiczą i czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Są częścią systemu ratowniczo-gaśniczego i o nich nie zapomina samorząd, rozumiejąc, że to oni najczęściej są najbliżej zdarzenia i są na miejscu pierwsi. Dobry czas dla strażaków ochotników łączy się bezpośrednio z działalnością samorządu. Patrząc przez pryzmat naszej gminy, mogę powiedzieć, że był to złoty wiek dla straży, bo generalnie cały sprzęt został wymieniony. Strażacy dzisiaj dysponują sprzętem, który w niczym nie odbiega od straży zawodowej. Nie chciałbym tutaj porównywać nawet, bo być może w niektórych dziedzinach są nawet może ciut lepiej wyposażeni. Stąd no naprawdę były to dobre czasy, patrząc na to, co stoi tutaj. Należy się cieszyć, że tak się stało, bo generalnie rzecz biorąc to decyduje o naszym bezpieczeństwie. Patrząc na Polkowice, to zaangażowanie gminy jest duże, a strażacy ochotnicy mają jak i czym pomagać. Nie byłoby to możliwe bez finansowania samorządowego. W Polkowicach mamy 4 jednostki ochotniczych straży pożarnych. Mamy te działające w krajowym systemie, jakim są OSP Sobin i OSP Sucha Górna, ale również 2 pozostałe jednostki, OSP Tarnówek i OSP Nowa Wieś Lubińska. Każda z tych jednostek jest wyposażana w sprzęt, wyposażana w całe umundurowanie, narzędzia, no już nie wspomnę o bazie, jaką w tych warunkach lokalowych, jakie stwarzamy. No, piękna remiza w Suchej Górnej, parę lat temu budowana. Najnowsze nasze dziecko OSP i remiza w Nowej Wsi Lubińskiej. Bardzo dobre warunki w Sobinie i w Tarnówku, gdzie też corocznie tam swoje nakłady czynimy. No, niech sami strażacy się wypowiedzą, czy jest dobrze, czy jest źle. Ja słyszę, że jest dobrze. Mimo że strażacy są dobrze wyposażeni i co roku doposażani, to mają ciągle jeszcze potrzeby i marzenia, o których warto w takim dniu pamiętać. Mamy marzenia, bo sprzęty ratowniczo-gaśnicze, samochody specjalistyczne już mamy, a tutaj właściwie można powiedzieć na 25 lat, jak samorząd jest, to mamy z 91 roku samochód specjalny, autodrabinę 30-metrową i to już 25-24 lata samochód ma, jest wyeksploatowany, często nam się psuje, często ulega awariom. No i musimy zakupić ten samochód, to jest taka pilna potrzeba, tylko koszt takiego samochodu to jest ponad 2 miliony złotych. No i tutaj polkowickich strażaków, nie mamy takich funduszów, nie możemy zakupić takiego pojazdu. Czynię starania, aby w najbliższym czasie taki pojazd został zakupiony. Mam nadzieję, że uda nam się. Samochód z drabiną dla Państwowej Straży Pożarnej to niezwykle kosztowny zakup. Czy komendant wojewódzki o tym zakupie myśli? Te potrzeby są znane, natomiast liczymy na to, że w dającym się przewidzieć najbliższym czasie, czyli takim krótkim horyzoncie czasowym, uda się to zrealizować. Aczkolwiek mówi Pani o sprzęcie, który w całej gamie sprzętu pożarniczego jest sprzętem najdroższym. Jest to wysoce specjalizowany sprzęt, ale no, w dzisiejszych czasach bez niego trudno jest prowadzić skuteczne akcje gaśnicze. Może więc samorząd pomoże. Największym marzeniem oczywiście to jest drabina, o której myślimy już od pewnego czasu w gronie samorządowców i myślę, że w najbliższej przyszłości przyjdzie taki moment, że ta drabina będzie zakupiona poprzez jakiś montaż finansowy, który zrobimy. Pokaz sprzętu na rynku skłonił do refleksji nad postępem technologicznym w wyposażeniu służb ratowniczych. Ale w takim ważnym dniu trzeba przypomnieć, że zawsze najważniejszym elementem systemu jest człowiek. Strażak gotowy nieść pomoc, mimo zagrożenia własnego życia, pomoc w czasie wypadku na drodze, w pożarze, w czasie powodzi. To oni, strażacy, każdego dnia przychodząc do pracy mają świadomość pełnej niewiadomej, bo każdy dzień jest inny i niesie inne, nowe sytuacje, w których służą pomocą, ryzykując własnym życiem czy zdrowiem. Umiejętności i sprawność fizyczna to cechy dobrego strażaka, ale także wielka empatia i równocześnie odporność psychiczna, gdy zderzają się z ludzką tragedią. Bycie strażakiem to służba, a tę służbę doceniamy, bo strażacy cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym spośród wszystkich służb. No ja dumny jestem z tego, że noszę mundur strażacki i mogę udzielać ludziom pomocy. Nie tak dawno, bo wczoraj nawet najechałem na wypadek i
i sam jako przed przyjazdem jeszcze Straży Pożarnej podjąłem jakieś działania. Ta wysoka ocena społeczności względem nas również obliguje nas, żebyśmy po prostu ten poziom utrzymywali i ludzie jak mają do nas zaufanie, nie możemy tego zaufania roztronić. Musimy po prostu cały czas dbać o to i podnosić swój poziom. Uroczystości związane z Dniem Strażaka i 20-lecia systemu ratowniczo-gaśniczego rozpoczęła msza święta w intencji strażaków w kościele świętej Barbary. Część oficjalną na polkowickim rynku rozpoczęło wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu. Odznaczenia i awanse na wyższe stopnie to także nieodłączny element takiej uroczystości. Oznaczeni występowali na środek, a wręczał je komendant wojewódzkiej Straży Pożarnej, który przybył na uroczystości w Polkowicach. Wśród odznaczonych był aspirant Rafał Szorc, który w ubiegłym roku po służbie uratował życie jednemu z pracowników PGM-u. Dla niego, podobnie jak dla innych strażaków, praca to służba. Dla mnie akurat przede wszystkim praca w straży to jest służba i powołanie i to jest przede wszystkim co jest dla każdego strażaka najważniejsze, czyli powołanie. Uroczystości zakończyło wyprowadzenie pocztów sztandarowych.